No to jestem, ostatni raz w tym sezonie spotykamy się w polu karnym, żeby sobie wspólnie poćwiczyć polskie prawo karne. U mnie wszystko w porządku, jeżeli chodzi o techniczne aspekty transmisji, więc witam Was wszystkich na ćwiczeniach z prawa karnego. Spotykamy się w sezonie w środę o 9 rano, żeby sobie wspólnie ćwiczyć polskie prawo karne. Dajcie znać na czacie standardowo, czy jestem słyszalny, widzialny, czy wszystko jest optymalnie ustawione, żebyśmy sobie mogli. Naszego dzisiejszego live'a w sprawniej, w komfortowych warunkach przeprowadzić. Już sobie zerkam, ale pewnie wszystko jest ok, i dziękuję wszystkim za sygnały, że wszystko jest ok, że wszystko widać i słychać. Bardzo się cieszę. Słuchajcie, nie wiem, czy pamiętacie, ale na początku roku akademickiego mówiłem, że by jak najwcześniej zacząć poznawać polskie prawo karne, bo ten czas bardzo szybko upływa. No i właśnie upłynęły nam spotkania w tym sezonie 2021 na 2022 w polu karnym. Dzisiaj nasze ostatnie spotkanie, ale oczywiście wszystkie materiały są dla Was cały czas dostępne, żebyście mogli wspólnie z swoimi prowadzącymi omawiać pewne problemy, wspólnie z koleżankami, kolegami ćwiczyć pewne kwestie, oraz również we własnym zakresie ćwiczyć prawo karne pod kątem egzaminu, czy potem już przygotowywania się do jakiegoś zawodu prawniczego, więc wszystkie livey. Są dla Was w polu karnym dostępne, a dzisiaj mamy 45. spotkanie, czyli w sumie dwa sezony 2020 na 2021 i 2021 na 2022. Dwa sezony, w sumie 45 odcinków, to jest ponad 60 godzin zegarowych materiału, który ułatwi Wam poznanie polskiego prawa karnego, no i również pragmatycznie przygotowanie się do egzaminu na Waszych uniwersytetach. Więc już teraz bardzo się cieszę z tego, że mogliśmy wspólnie w tych ćwiczeniach brać udział, że mogłem się z Wami spotykać. Ale no cóż, nie, nie przedłużajmy tego wstępu, bo przecież przed nami jeszcze ostatni temat, ważny do omówienia, temat, na który chciałem Wam zwrócić uwagę pod kątem właśnie pewnych instytucji, ważnych części ogólnej kodeksu karnego. Mianowicie powiemy sobie dzisiaj o podstawach obrony koniecznej. I to nie będzie analiza znamion obrony koniecznej, poszczególnych znamion w przepisu, który mówi o tym, że ktoś korzysta z obrony koniecznej, tylko chciałem wam zwrócić uwagę na takie bardzo podstawowe rzeczy, na które warto zwracać uwagę, o których warto pamiętać ucząc się po prostu już konkretnie o tym, na czym polega obrona konieczna w polskim prawie karnym i tego sobie o tym sobie dzisiaj powiemy, czyli o podstawach, o takich fundamentach tego, co nazywamy obroną konieczną w polskim prawie karnym, to jest ważne też dlatego, że bardzo często się zdarza, że po prostu organy stosujące prawo, w szczególności sądy, podejmują bardzo często kontrowersyjne, niezrozumiałe, niezgodne z kodeksem karnym decyzje dotyczące tego, czy ktoś działał w granicach obrony koniecznej, czy ktoś przekroczył granicę obrony koniecznej, czy w ogóle zaistniało prawo do obrony koniecznej. Kanwą takich rozważań, które sobie ostatnio prowadziliśmy też na dogmatach karnisty, była sprawa zawodnika MMA, który zastosował właśnie działania obronne w stosunku do agresora, który próbował go uderzyć. Te jego działania obronne polegały na tym, że dwukrotnie uderzył tego nietrzeźwego napastnika, który go zaczepiał i zagroził, że go uderzy. No i nie czekając oczywiście na to, aż sam zostanie uderzony. Ten człowiek odepchnął dwa razy, uderzając tego agresora. On nieszczęśliwie się przewrócił, i wskutek upadku na ziemię uderzył się głową o twarde podłoże, i wskutek tego uderzenia głową o twarde podłoże zmarł. I sąd podjął w tej sytuacji bardzo kontrowersyjną decyzję: to znaczy, przyjął odpowiedzialność karną tego zawodnika MMA za te działania polegające na odpieraniu tego zamachu. Widzicie, że. Tutaj już się mierzymy z bardzo konkretnymi problemami życiowymi, można nawet powiedzieć. To znaczy, przyjęcie określonego poglądu dogmatycznego, przyjęcie określonej interpretacji obowiązujących przepisów decyduje o życiu konkretnego człowieka. Decyduje o życiu tego człowieka, który albo zostanie skazany za przestępstwo, albo zostanie uniewinniony, oczyszczony z zarzutów, więc albo będzie na nim ciążyło to piętno przestępcy, albo też zostanie oczyszczony z zarzutów, bo na przykład sąd uzna, że działał w granicach obrony koniecznej. Więc trzeba być tutaj bardzo skrupulatnym, trzeba bardzo ym, bardzo ym, ym, kompleksowo, ale też dogłębnie analizować przepisy kodeksu karnego, żeby w takich sytuacjach nie, nie zniszczyć po prostu człowiekowi jego życia. No bo przecież to, że stało się coś złego, nawet jeżeli Ktoś na skutek czyjegoś działania poniósł śmierć, to przecież nie oznacza, że zostało popełnione przestępstwo. Więc to, że stało się coś złego i że doszło do tragicznego skutku, którego wszyscy chcielibyśmy uniknąć, śmierci tego agresora, który próbował kogoś uderzyć, nie chcielibyśmy tego, żeby człowiek ginął z jakiegokolwiek, z jakiegokolwiek powodu. Ale to, że doszło do takiego negatywnego skutku, nie oznacza, że jest jakiś Człowiek, który jest winny temu skutkowi w sensie prawnokarnym. No i właśnie, między innymi, obrona konieczna mówi o tym, że jeżeli nawet doprowadzimy do jakichś negatywnych następstw i wyrządzimy komuś szkodę, to jeżeli działamy w granicach obrony koniecznej, nasze zachowanie nie może być uznane za przestępstwo. Więc o tych podstawach obrony koniecznej sobie dzisiaj na naszym spotkaniu powiemy. Najpierw intro, i potem dalsze analizy. Zacznijmy od takich kwestii, które dotyczą miejsca w ogóle obrony koniecznej jako instytucji prawa karnego w strukturze rozumowania, które my przeprowadzamy, żeby na końcu powiedzieć, ktoś popełnił przestępstwa albo ktoś nie popełnił przestępstwa. Otóż yy, musimy pamiętać o tym i pamiętajcie o tym, że to nie jest tak, że mamy jakieś zdarzenie, jakieś zachowanie człowieka i my od razu kwalifikujemy je jako obronę konieczną. Czyli na przykład w praktyce, jeżeli będziecie mieli do rozwiązania jakiś kazus, żeby przeanalizować kompleksowo podstawę odpowiedzialności karnej danej osoby. Na przykład ktoś kogoś popchnął i ten ktoś uderzył się głową o chodnik i zmarł wskutek tego uderzenia. No, dokładnie ten kazus zawodnika MMA, który macie rozpisany dokładnie też na portalu dogmatycznym dogmatykarnisty.pl. Też sobie o nim dyskutowaliśmy w ramach społeczności na Facebooku. Więc to nie jest tak, że my od razu piszemy, to jest obrona konieczna, udowadniamy, że są spełnione znamiona obrony koniecznej i nie jest popełnione przestępstwo. Tylko obrona konieczna jest specyficzną instytucją prawa karnego. Musimy się wypowiedzieć o tej odpowiedzialności karnej danej osoby, przechodząc przez pewne obligatoryjne etapy rozumowania. Jak zapewne niektórzy z Was już może wiedzą. Jak sobie analizowaliście to we własnym zakresie, a jeśli nie wiecie, to warto, żeby tutaj właśnie zapamiętać, że obrona konieczna to jest taka instytucja prawa karnego, którą dogmatycznie nazywamy kontratypem. Obrona konieczna to przykład kontratypu. I ta nazwa, ta nazwa kontratyp, już nam coś mówi o miejscu tej instytucji prawnej. W całym schemacie naszego rozumowania, który układa przesłanki odpowiedzialności karnej w pewną logiczną kolejność. Możecie to kojarzyć też z zagadnieniami struktury przestępstwa, o których sobie mówiliśmy w czasie naszych spotkań tutaj w polu karnym, ale chodzi mi teraz o to, żebyśmy spróbowali sobie rozwinąć tą nazwę. Spróbujcie w ramach naszej dyskusji na czacie. Napisać, tylko tak właśnie, bardzo dosłownie, nie chodzi mi o jakby budowanie jakiejś teorii czy streszczanie bardzo obszernie tego, na czym polega kontratyp, tylko chodzi mi o samą tą nazwę. Jak rozumiecie tą nazwę, jakbyśmy sobie rozbili na czynniki pierwsze tą nazwę kontratyp, obrona konieczna to kontratyp, co to znaczy, że jest to kontratyp, to znaczy, co nam mówi ta nazwa ukuta w doktrynie prawa karnego? wymyślona przez profesora Władysława Woltera z Krakowskiej Szkoły Prawa Karnego przed wieloma laty on w swoich pracach zaczął właśnie posługiwać się określeniem kontratyp co nam to określenie mówi dzisiaj współcześnie o charakterze prawnym przepisów o obronie koniecznej jeżeli chodzi właśnie o relacje tej instytucji prawa karnego do innych przepisów kodeksu karnego które mówią o tym że Ktoś ponosi odpowiedzialność karną za jakieś swoje negatywne zachowanie. Spróbujmy rozszyfrować to pojęcie, tak bardzo dosłownie skupiając się na poszczególnych elementach składających się na tą nazwę kontratyp. I ja zerkam na czata, bo to nam, żeby zobaczyć Wasze odpowiedzi, bo to nam coś powie o tym, w jaki sposób rozwiązywać kazus, jak kwalifikować dane zdarzenie. Jak zrobić prawidłowo subsumpcję, żeby ta nasza analiza była wyczerpująca, żebyśmy tą obronę konieczną umieścili w odpowiednim miejscu naszego rozumowania? I mam już kilka odpowiedzi. Przeanalizujmy je sobie po kolei. Skoro przestępstwo, to pewnie typ zachowań zabronionych. Czyli nazwą przestępstwa określamy jakieś zachowania zabronione pod groźbą kary, to kontratypy stoją w kontrze do tych zachowań. To by nam wskazywał ten przedrostek kontra. Kolejna odpowiedź: jest to pewna skonkretyzowana okoliczność, która wyłącza karną bezprawność czynu. Tu miałbym pewne, oczywiście, wątpliwości co do określenia, że ona wyłącza karną bezprawność czynu, bo. Yy, Mówienie o karnej bezprawności czynu jest już przyjęciem określonego teoretyczno-prawnego poglądu dotyczącego tego, co to znaczy bezprawność w systemie prawnym. Czy mówimy o tak zwanym monistycznym pojmowaniu bezprawności, czy o tak zwanym pluralistycznym pojmowaniu bezprawności, tak zwanym gałęziowym pojmowaniu bezprawności, czy może coś być bezprawne. Cywilnoprawnie, ale nie być bezprawne karnoprawnie, ale co to znaczy, że coś jest bezprawne, cywilnoprawnie, a nie jest bezprawne karnoprawnie. To ten czyn jest bezprawny, czy nie jest bezprawny? No, skoro jest cywilnoprawnie bezprawny, to znaczy, że jest bezprawny, więc jest to dalej czyn bezprawny, ale może z jakiegoś powodu nierelewantny z punktu widzenia odpowiedzialności karnej. Więc w tej wypowiedzi kryje się już określone założenie dotyczące tego, jak rozumieć bezprawność w systemie Prawnym tak in genere. Ale rzeczywiście prawdą jest, że jest to jakaś okoliczność wyłączająca bezprawność czynu. Zgadza się. Właśnie wyłączająca bezprawność czynu. Zobaczcie, co innego jest stwierdzenie, że coś po prostu jest legalne, a co innego jest stwierdzenie, że jest jakaś wątpliwość co do tego czynu. I my wyłączamy, jakby wtórnie, bezprawność tego, co ktoś zrobił. Dobra, zostawmy tą intuicję z tyłu głowy, idźmy dalej. Następnie Kinga pisze: Kontratyp stoi w kontrze do typu czynu zabronionego. Coś, co jest bezprawne, staje się prawnie dozwolone. Znowu tutaj muszę rozwinąć tą odpowiedź. Szczególnie to drugie zdanie. Coś, co jest bezprawne, staje się prawnie dozwolone. To nie jest tak, że jest coś, co jest bezprawne i ono się jakby chronologicznie później staje dozwolone. Tylko mówimy o pewnym rozwiązaniu ustawowym, o pewnej, powiedzielibyśmy sobie, logicznej kolejności ustalania, czy coś jest bezprawne, czy coś nie jest bezprawne. A więc to stwierdzenie Kingi, że coś jest bezprawne i to coś staje się prawnie dozwolone, to trzeba rozumieć w ten sposób, że są pewne instytucje prawa karnego. Pod które to zachowanie podpada, które to instytucje prawa karnego mówią nam o tym, że jest to zachowanie pod jakimś względem obciążające tego sprawcę, na przykład narusza normę sankcjonowaną, ale z kolei inne przepisy kodeksu karnego mówią nam o tym, że jednocześnie to samo zachowanie, biorąc pod uwagę ten inny wzorzec, na przykład właśnie obronę konieczną, w sumie, jak sobie weźmiemy pod uwagę wszystkie te przepisy kodeksu karnego, okaże nam się, że w sumie jest to zachowanie niebezprawne. Jest to zachowanie dozwolone. Czyli nie chodzi o to, że coś jest chronologicznie najpierw bezprawne, a potem jest jakby wyłączona później na przykład decyzją jakiegoś organu bezprawność tego czynu, tylko to od razu, w momencie, gdy to się dzieje, jest albo bezprawne, albo legalne. Chodzi tylko o pewną logiczną kolejność rozumowania, które musimy właśnie przejść, żeby ustalić, dlaczego to coś nie jest bezprawne. Więc pani Kinga tutaj zwraca uwagę. Kinga zwraca tutaj uwagę na to, że właśnie, zresztą jak też wcześniej napisaliście, są jakieś okoliczności opisane w kodeksie karnym, które świadczą o społecznej szkodliwości jakiegoś zachowania, i w kontrze do tego stoją instytucje prawa karnego, które mówią Mimo tego, że to z perspektywy tamtego wzorca jest zachowanie społecznie szkodliwe, to nie jest to bezprawne, dlatego że zachodzi właśnie kontratyp. Dobra, i jeszcze jedna wypowiedź. Nie ma kontratypu bez typu. Tu Ola cytuje już wprost, tak naprawdę, profesora Władysława Woltera, który rzeczywiście mówił: kontratyp bez typu nie ma sensu. Dlaczego? Ola pisze, że oznacza to, że został popełniony typ czynu zabronionego, czyli są spełnione znamiona typu czynu zabronionego, ale zachodzą przesłanki, które wyłączają odpowiedzialność za czyn, usprawiedliwiają go, wyłączają jego bezprawność. I to jest również prawda. I w sumie, jak sobie to wszystko weźmiemy pod uwagę, to zobaczcie, bardzo dobrze wyeksponowaliście w swoich odpowiedziach przede wszystkim, znaczenie tego przedrostka kontra, że to nie jest tak, że mamy sytuację wyzerowaną i po prostu no to, że sobie tutaj siedzę teraz na przykład i mówię do Was, jeżeli nie mówię niczego zdrożnego, nie prezentuję tu jakichś obscenicznych treści publicznie, bo przecież transmisja jest na żywo, no to to w ogóle się nie nadaje do zwartościowania pod kątem jakiegokolwiek typu zachowania karalnego, czyli nie ma nic wątpliwego w tym, że ja sobie tutaj siedzę i teraz do Was mówię. To jest po prostu legalne. Nie podpadam pod żaden przepis kodeksu karnego, kodeksu wykroczeń, jakiejś innej ustawy, który by mi zakazywał robienia tego teraz, co tutaj robię. Czyli dla prawa karnego to, co tutaj robię, jest zupełnie nieinteresujące. Zdecydowana większość zachowań ludzkich w społeczeństwie jest dla prawa karnego absolutnie nieinteresująca. Są one po prostu legalne, bo nie ma żadnego prawnego wzorca, który by nam pozwalał stwierdzić, to jest nielegalne, to jest w jakimś sensie społecznie szkodliwe. To narusza jakąś normę postępowania. To wypełnia znamiona jakiegoś typu czynu zabronionego pod groźbą kary. Ale może być tak, że jakieś zachowanie będzie podpadało pod jakiś ustawowy wzorzec. No na przykład właśnie to odepchnięcie kogoś, kto mnie atakuje. Odepchnięcie kogoś jest naruszeniem jego nietykalności cielesnej. Jeżeli ktoś upada, uderza głową o ziemię, to jest to stworzenie zagrożenia dla jego zdrowia. No, i jest stworzone zagrożenie dla życia człowieka, bo ten człowiek na skutek tych obrażeń umiera. Więc to moje zachowanie staje się interesujące dla prawa karnego. Dlaczego to, co napisaliście, jest ważne? Podpada pod jakiś typ zachowania karalnego, czyli wypełnia znamiona jakiegoś ustawowego wzorca. Czyli mamy podstawę, żeby przeanalizować to zachowanie pod kątem wypełnienia znamion typu czynu zabronionego pod groźbą kary. No i to jest pierwszy etap rozwiązania klasycznego stanu faktycznego czy klasycznego kazusu, gdzie najpierw się skupiamy na tym, czy zachowanie człowieka, które chcemy analizować, wypełniło znamiona jakiegoś czynu zabronionego pod groźbą kary. Jakoś możemy zakwalifikować to zachowanie, możemy pokazać, że zostały spełnione znamiona strony przedmiotowej i znamiona strony podmiotowej tego typu czynu zabronionego pod groźbą kary. Na przykład naruszenia nietykalności cielestej człowieka, albo nieumyślnego spowodowania śmierci człowieka, którego odepchnąłem, żeby się obronić. Czyli są pełne podstawy, żeby przyjąć realizację znamion jakiegoś typu, typu, podkreślam, typu czynu zabronionego pod groźbą kary. Ale właśnie to, że wypełnię znamiona, nie oznacza, że popełnię przestępstwo. I to już wiemy z zajęć o strukturze przestępstwa, bo przecież karalność jest tylko jednym z aspektów struktury przestępstwa. Żeby było przestępstwo, to muszą być spełnione również inne, wszystkie inne aspekty struktury przestępstwa. I właśnie przestępność czynu może nam odpaść, dlatego że czyn przestanie być bezprawny przestanie oczywiście w tym sensie. Metodycznym, w tym sensie logicznym. My nie będziemy mogli uznać, że czyn jest bezprawny, mimo że on wypełnił znamiona jakiegoś typu czynu zabronionego, bo właśnie jest jakiś kontratyp w kodeksie karnym, który kontratypizuje tą sytuację, który pokazuje, dlaczego to zachowanie nie może być uznane za przestępstwo, dlatego że wyłączona jest jego bezprawność, to znaczy nie możemy powiedzieć, że w tej sytuacji. To jest coś, co z tego powodu, że nie jest to w ogóle zachowanie bezprawne, nadaje się do prawnokarnego wartościowania pod kątem innych elementów struktury przestępstwa. Czyli do typu dołącza się kontratyp. Kontratyp, słusznie zwróciliście uwagę na ten przedrostek kontra, że to jest pokazanie pewnych okoliczności usprawiedliwiających, ale jest też sformułowanie kontratyp. Czyli ten rdzeń semantyczny tu też jest ważny, że jest to pewien zestaw okoliczności typizujących tą sytuację. Tak jak typ czynu zabronionego typizuje nam zachowanie społecznie szkodliwe, np. powodowanie śmierci człowieka, jest dlatego w kodeksie karnym opisane, bo to jest atak na dobro prawne, naruszenie reguł postępowania z dobrem prawnym. W tym sensie jest to społecznie szkodliwe. Chcemy tego unikać, chcemy za to karać. I tak samo kontratyp typizuje nam te okoliczności, które pomimo ataku na dobro prawne, kontra, kontra, myślimy właśnie w kontrze, pomimo ataku na dobro prawne uznamy, że to jest usprawiedliwione. Usprawiedliwione z pewnych przyczyn generalnych, abstrakcyjnych. To znaczy jesteśmy w stanie sobie stypizować tą sytuację którą uznamy za coś obiektywnie usprawiedliwiającego tego sprawcę czynu zabronionego. To jest ważne, że właśnie jest to zestaw okoliczności typowych, jakby typizujących tą sytuację, typizujących okoliczności, które stoją w kontrze do czegoś, co jest z innego powodu być może negatywne. Nie chcemy, żeby ludzie ginęli, nie chcemy pozbawiać ludzi życia. Ten człowiek, który umarł, ten nietrzeźwy, który był agresywny, który próbował kogoś uderzyć przed tą dyskoteką, on zmarł. On miał jakąś rodzinę, miał swoje indywidualne życie, miał jakieś plany, miał jakieś marzenia. Nie chcemy, żeby ludzie ginęli. I to jest jakoś negatywne, że spowodowaliśmy jego śmierć. W tym sensie jest to interesujące dla prawa karnego. Musimy się tym zająć i musimy to wyeksponować, że dobro prawne w postaci życia człowieka zostało zniszczone. I o tym mówi typ czynu zabronionego pod groźbą kary. Ale jeżeli do tego się dołączy kontratyp, na przykład właśnie obrona konieczna, czyli pewien zestaw typowych okoliczności typizujących nam tą obronę konieczną w osobnym przepisie kodeksu karnego, jak właśnie to Wolter ujmował, ten kontratyp nie ma sensu bez typu, bo właśnie on mówi nam o czymś, co. Sprawia, że przestępstwo nie jest popełnione, mimo że byłyby podstawy do przyjęcia odpowiedzialności karnej, gdyby nie te typowe okoliczności właśnie zawarte w artykule 25 paragraf 1 kodeksu karnego, który, na, który nam mówi o obronie koniecznej. Odróżniamy dlatego właśnie kontratypy od innych okoliczności, wyłączających odpowiedzialność karną, na przykład od okoliczności wyłączających winę od ekskulpantów. Bo ekskulpanty usprawiedliwiają konkretną osobę. Wiadomo, że kontraty też służy do tego, żeby powiedzieć, ten konkretny człowiek nie jest przestępcą, on zachował się legalnie, ale właśnie to rozstrzygnięcie potem w strukturze przestępstwa świadczy o tym, że tu bardziej chodzi o ewaluację czynu. Obiektywnie ten czyn nie jest bezprawny, bo spełnił się typ obrony koniecznej. Natomiast w przypadku ekskulpantów powiemy twoje zachowanie jest bezprawne, twój czyn jest bezprawny, może być bardzo karygodny. My tylko ciebie nie możemy obciążyć winą. Ciebie jako osobę ludzką nie możemy obciążyć winą za popełnienie tego czynu bezprawnego. To są okoliczności bardzo zindywidualizowane, związane z jakimiś osobistymi właściwościami konkretnego człowieka. To są ekskulpanty. Już nie typowe Niemożliwe tak do końca do stypizowania w ustawie karnej. Co innego, kontratypy, które z istoty rzeczy są czymś, co musi być stypizowane na gruncie jakiegoś przepisu obowiązującego prawa. Rozszyfrowaliśmy sobie nazwę kontratypy, i dzięki temu już wiemy, jak rozwiązać kazus, gdy przyjdzie nam analizować odpowiedzialność karną jakiejś osoby, no to już wiemy, jak taki kazus rozwiązać, żebyśmy nie wpadli w pewną pułapkę. Jeżeli ten człowiek odpycha agresora, to jego zachowanie musimy najpierw ocenić pod kątem jakichś typów czynu zabronionego pod groźbą kary, żeby potem przejść do okoliczności wyłączających bezprawność tego konkretnego zachowania. Jeżeli jego zachowanie nie wyczerpałoby znamion żadnego typu czynu zabronionego pod groźbą kary, no to rozważanie obrony koniecznej jest bezprzedmiotowe. Bo nie ma czego wyłączać. Ten kontratyp nie ma się do czego dołączyć. Nie musimy stawiać kontry, bo nie ma w ogóle na poziomie wyjściowym, jakby na wejściu, nie ma niczego, co by tego człowieka obciążało. Więc kontratyp bez typu nie ma sensu. Najpierw analiza znamion czynu zabronionego, czy ktoś wypełnił znamiona jakiegoś typu, a potem ewentualnie wyłączenie odpowiedzialności z uwagi na brak bezprawności, dlatego, że zaistniała obrona konieczna. Robiliśmy sobie na live'ie prosty kazus. Na jednym z poprzednich zajęć robiliśmy taki prosty kazus. Gdyby tam zaistniała jakaś obrona konieczna, to to początkowe rozwiązanie jest identyczne. Musimy zbadać czyn pod kątem znamion, czynu zabronionego pod groźbą kary, a dopiero potem, jak stwierdzimy, tak, to jest... Nieumyślne spowodowanie śmierci. Artykuł 155. Taka jest kwalifikacja prawna tego czynu. To nie znaczy, że jest to przestępstwo. Na razie mówimy o czynie karalnym. Tak jest to wyczerpanie znane na artykuł 155. Pytanie, czy jest to czyn bezprawny, i tutaj będziemy przechodzili do przesłanek obrony koniecznej. To jest pierwsza rzecz. To jest bardzo ważna rzecz. I zobaczcie, że nawet przepis kodeksu karnego który nam mówi o obronie koniecznej, to jest artykuł 25 paragraf 1 kodeksu karnego, on jest zbudowany właśnie na zasadzie pewnej kontry. To znaczy, to nie jest powiedzenie, że ta sytuacja jest jakoś pozytywna, tak? że jest pozytywna społecznie. Nie do tego służą kontratypy. One służą do tego, żeby neutralizować to obciążenie, które wynika z innych przepisów zawartych w ustawie karnej. Czyli w drodze zastosowania w momencie, gdy stosujemy przepisy do konkretnej sytuacji, musimy połączyć informację, która płynie z typu czynu zabronionego z tą informacją, która wypływa z artykułu 25 paragraf 1 nie popełnia przestępstwa. Odsówka nie zaczyna się ten przepis. Co to znaczy, że od słówka nie zaczyna się ten przepis? Właśnie chodzi o jakąś kontrę. Bo jest coś, co świadczy o tym, że to mogłoby być przestępstwo. Gdyby nie było tego 25 paragraf 1, który mówi, że nie, to nie jest przestępstwo. Bo właśnie zaistniał kontratyp. Zaistniała jakaś okoliczność wyłączająca odpowiedzialność karną. W tej sytuacji kontratyp. To jest Pierwsza rzecz z tych podstaw. Idźmy dalej. Na drugą rzecz chciałem wam zwrócić uwagę, coś co już się pojawiło w waszych wypowiedziach, co związane jest właśnie z charakterem prawnym obrony koniecznej, mianowicie, że jest to okoliczność wyłączająca bezprawność czynu. I teraz chodzi o to, żeby odpowiednio zrozumieć to sformułowanie w naszej strukturze przestępstwa. Pamiętacie zachowanie czyn Bezprawny, karalny, karygodny, zawiniony. Są pewne okoliczności decydujące o tym, że czyn narusza normę sankcjonowaną, i w tym sensie są podstawy do przyjęcia, że on jest czynem bezprawnym. To, o czym dzisiaj mówimy, to są właśnie negatywne przesłanki bezprawności czynu. To znaczy, pomimo naruszenia normy sankcjonowanej, czyn nie będzie bezprawny. Jeżeli wypełni znamiona określonego kontratypu. Czyli to sformułowanie kontratyp w tym sensie nie działa tylko w taki sposób, że wyłącza od przestępność czynu, bo podaje nam pewne typowe okoliczności, które są w kontrze do typu czynu zabronionego pod groźbą kary, czyli czynu karalnego. Ale chodzi też o to, że jest, to jest postawienie pewnej kontry wobec normy sankcjonowanej. Czyli Naruszenie tej normy sankcjonowanej tak naprawdę staje się nieistotne z punktu widzenia prawnokarnego. Bo mamy atak na dobro prawne, na życie człowieka, na zdrowie człowieka, na nietykalność cielestą człowieka. Mamy naruszenie reguł postępowania z dobrem prawnym, bo bez zgody człowieka nie można go uderzać. Nie można naruszać yy, życia człowieka czy narażać jego zdrowia na niebezpieczeństwo. W sposób taki, że on się na to nie zgadza, jest to nieakceptowalne społecznie. Więc co innego jest uznać, że coś narusza normę sankcjonowaną, a co innego jest stwierdzić, to naruszenie normy sankcjonowanej, pomimo że się dokonało, nie jest zachowaniem bezprawnym w naszej strukturze przestępstwa. I to jest właśnie to, co nazywamy tym pierwotnym i wtórnym aspektem bezprawności czynu. Czyli pierwotna legalność, Wynika z tego, że to nie atakuje dobra, albo to nie narusza reguł postępowania z dobrem prawnym wypracowanych w praktyce życia społecznego. To, że tutaj siedzę, jest nieinteresujące dla prawa karnego. Nie naruszam żadnej normy sankcjonowanej, bo nie atakuję żadnego dobra chronionego prawem w tym momencie. Co innego, jeżeli ja atakowałbym dobro chronione prawem, ale właśnie byłoby to jakoś usprawiedliwione w danych okolicznościach, że w sumie nie możemy tego nazwać przestępstwem. I to można powiedzieć jest takie kanoniczne ujęcie tej problematyki, czyli pierwotna, wtórna legalność czynu, pierwotna legalność związana z normą sankcjonowaną, która nie jest naruszona, a ta wtórna legalność związana z tym, że zaistniała jakaś okoliczność usprawiedliwiająca właśnie, zaistniał kontratyp, który sprawia, że naruszenie te, tej normy sankcjonowanej nie może być uznane za coś w sumie negatywnego w ramach naszej struktury przestępstwa. To jest takie bardzo podstawowe ujmowanie tej problematyki, bardzo łatwo to właśnie wyjaśnić z odwołaniem się do tych dwóch aspektów bezprawności czy legalności, prawda? Że jest jakiś logiczny ciąg rozumowania, który nas prowadzi do wniosku, to nie jest bezprawne. Natomiast pamiętajcie, że to jest jedna z kilku koncepcji teoretycznych, które wyjaśniają, dlaczego obrona konieczna sprawia, że nie ma, że nie ma przestępstwa. Być może na potrzeby egzaminu, Szczególnie tego egzaminu, który skupia się na umiejętności krytycznego myślenia, czy na y, y, sprawdzaniu, czy rozumiecie poszczególne instytucje prawne, jakie wartości stoją za poszczególnymi instytucjami prawnymi, po co to jest w systemie prawnym, dlaczego to jest napisane tak, a nie inaczej, to tutaj warto by było, żebyście już we własnym zakresie, bo to są ćwiczenia w polu karnym, sprawa karnego, a nie wykład klasyczny, więc we własnym zakresie sobie sprawdźcie, w podręcznikach pewnie to będzie, w krakowskim podręczniku Wróbla i Cola jest o tym mowa. W jaki sposób inni autorzy, również historycznie, wyjaśniali to usprawiedliwiające działanie obrony koniecznej. Bo są autorzy, którzy powiedzą, że ta obrona konieczna to jest de facto coś, co sprawia, że nie ma naruszonej normy sankcjonowanej. To zobaczcie, zupełnie inne postawienie sprawy. Nie dochodzi w ogóle do naruszenia normy sankcjonowanej. No to konsekwentnie idąc, no czy są podstawy, żeby w takiej sytuacji przyjmować realizację znamion typu czynu zabronionego? No pewnie nie, bo przecież nie może być czynu karalnego, jeżeli ktoś nie naruszył normy sankcjonowanej. I to nam naturalnie, siłą rzeczy, to nas prowadzi do tak zwanej koncepcji negatywnych znamion czynu zabronionego. Sprawdźcie, na czym polega koncepcja negatywnych znamion czynu zabronionego? Obrona konieczna ujmowana właśnie jako negatywne znamie czynu zabronionego. Pomyślcie, jak w takim modelu teoretycznym kształtowałyby się poszczególne etapy rozumowania w ramach subsumpcji danego stanu faktycznego. Trzeba by to robić zupełnie inaczej. Więc znajomość tych innych teoretycznych ujęć jest pewnie ważna, żebyśmy wiedzieli, dlaczego. Jest taka, a nie inaczej, bo to do tego służy, prawda? Żebyśmy poznając te inne teoretyczne modele, lepiej rozumieli aktualnie obowiązujący kodeks karny. Bardziej uzasadnioną delegę lata i też wydaje mi się taką prostszą do wyjaśnienia rzeczywistości, z którą tutaj mamy do czynienia, jest jednak, wydaje mi się, spojrzenie w taki sposób, że. Są pewne okoliczności typizujące społeczną szkodliwość, i są pewne okoliczności kontratypizujące tą sytuację, i jedno z drugim dopiero ma nam dać w sumie odpowiedź na pytanie, czy czyn jest bezprawny, czy czyn nie jest bezprawny. Naruszenie normy sankcjonowanej to jest trochę odrębny temat. Więc nie pomylcie oczywiście tych dwóch wątków, bo wiedza o tym, jakie są teoretyczne modele, nie oznacza, że musimy. Że możemy tak sobie po prostu swobodnie przechodzić po prawda, pomiędzy nimi i mieszać jedno z drugim. Ważne, żebyśmy potrafili je też odróżniać. Um, więc to jest ta sprawa obrony koniecznej, jako czegoś, co wtórnie legalizuje nam czyn, ale oczywiście wtórnie nie w sensie chronologicznym, tylko pewnej metody, pewnego rozumowania, pewnego logicznego podejścia do przesłanek odpowiedzialności karnej. Jest kolejna sprawa. Ponieważ my tutaj mówimy o bezprawności czynu i kontraty jest okolicznością wyłączającą bezprawność, zwróćcie uwagę, jak to się przekłada potem już konkretnie na interpretację poszczególnych przesłanek obrony koniecznej, które są opisane w artykule 25 paragraf 1 kodeksu karnego. Tak jak powiedziałem na początku, nie będziemy dzisiaj sobie Szczegółowo omawiać poszczególnych znamion obrony koniecznej, tu Was bardzo zachęcam, żeby sięgnąć do live'a archiwalnego o obronie koniecznej. Skrupulatnie przez dwie godziny analizowaliśmy sobie po kolei każde znamienie, które jest zawarte w artykule 25 paragraf 1. Jak je rozumieć i w związku z tym, jak zrobić prawidłową subsumpcję, to jest kwestia. Która jest już w polu kardem do Waszej dyspozycji. Zachęcam, żeby dokładnie się z tym live'em zapoznać. Dzisiaj chcę Wam zwrócić uwagę na rzecz podstawową. Ona w sumie wprost wynika z tych znamion, ale to też można tak szerzej ująć, właśnie pamiętając o tym, że kontratyp to jest coś, co wyłącza bezprawność. Ocena bezprawności ma się dokonać tu i teraz. To znaczy w momencie, gdy ktoś robi coś albo czegoś nie robi, to my musimy móc ocenić, czy to jest bezprawne, czy to jest legalne. A więc skoro obrona konieczna ma wyłączać bezprawność czynu, to my musimy ocenić w tym momencie, w którym ktoś podejmuje to zachowanie, czy on działa w granicach obrony koniecznej czy nie. To nas prowadzi do bardzo ważnego ustalenia, które potem przekłada się na konkretne rozstrzygnięcia, już konkretnych stanów faktycznych, na przykład tego popchnięcia, odepchnięcia dwukrotnego uderzenia napastnika w tym w kazusie w tej sprawie zawodnika MMA, o której sobie dyskutowaliśmy na dogmatach Karnisty. Oceniamy zaistnienie obrony koniecznej biorąc pod uwagę cechy tego zachowania w momencie, gdy ono jest podjęte. Nie można mieszać tego, jak to zachowanie ocenione jest ex ante, z tym, do jakich skutków ono doprowadza ex post. No bo, zobaczcie, obrona konieczna polega na tym, że ja się bronię. Na czym polega bronienie się? No, że ja robię coś, tu i teraz, czyli słowo obrona, wskazuje nam na to, że ja robię coś, i to coś, co w tym miejscu i czasie wykonuję, ma podlegać ocenie prawnej. To zdarzenie może wyewoluować potem w wielu różnych kierunkach, bo jak kogoś odpycham, to ktoś może się przewrócić i mu się nic nie stanie. Ktoś może się przewrócić i nabić sobie, zbić sobie łokieć, i będzie to lekki uszczerbek na zdrowiu. Ktoś może się przewrócić i złamać sobie rękę, to będzie średni uszczerbek na zdrowiu. Ktoś może się przewrócić i mocno uderzyć się głową o podłoże, i będzie ciężki uszczerbek na zdrowiu. A ktoś może się przewrócić i na skutek tego uderzenia głową o podłoże dojdzie do jego śmierci. A zachowanie jest identyczne. To po prostu odepchnięcie kogoś. Kto mnie atakuje? Obrona polega na odepchnięciu tego kogoś, a nie na tym, że uderzył się ktoś głową o krawężnik. To jest skutek zachowania, który jest już niezależny od mojego zachowania. To jest coś, co jest oderwane od mojego zachowania. W obronie chodzi o ocenę tego, co robi albo czego nie robi osoba, która się broni. Idźmy dalej. Obrona polega na tym, że ktoś odpiera bezpośredni, bezprawny zamach. To słówko odpiera też wskazuje nam na to, że chodzi o pewną czynność, niezależnie od konkretnych skutków, do których ta czynność doprowadza. Idźmy dalej. To wynika z tego, że dałem wam na naszej tablicy dwa przepisy bo prawidłowa interpretacja znamion obrony koniecznej, która jest opisana w artykule 25 paragraf 1 kodeksu karnego, wymaga uwzględnienia również tego, co jest napisane w artykule 25 paragraf 2 kodeksu karnego. Ten artykuł 25 paragraf 2 kodeksu karnego mówi nam o ekscesie sprawcy, czyli o przekroczeniu granic obrony koniecznej, ale właśnie z tego, że my dowiadujemy się, na czym polega przekroczenie granic obrony koniecznej, no to na podstawie tego możemy ocenić, na czym polega a contrario zachowanie mieszczące się w granicach obrony koniecznej? No i zobaczcie, artykuł 25 paragraf 2 mówi, że w razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności, czyli przykładowo, gdy sprawca zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. Czyli przykładem. Przekroczenia granic obrony koniecznej jest to, że sposób obrony jest niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu. Jaka z tego płynie dla nas pierwsza informacja? No, o ekscesie decyduje sposób obrony. Czy jest eksces, czy nie ma ekscesu, o tym decyduje sposób obrony, a nie skutek obrony. Widzicie to? Sposób obrony to jest to, co ja robię tu i teraz. A skutek obrony to jest coś, co się już odrywa od sposobu obrony. Może być wynikiem sposobu obrony, ale to jest już coś niezależnego. Dla oceny, czy obrona konieczna mieści się w granicach proporcjonalności i czy w związku z tym dochodzi do wyłączenia bezprawności czynu, decyduje sposób obrony, a nie jej skutek. No i jest jeszcze jedno słowo, które jest bardzo ważne w całej tej analizie, mianowicie. Niebezpieczeństwo zamachu. Zobaczcie, my mamy porównać, jeżeli mówimy o tym, że yy, obrona konieczna ma się mieścić w granicach, mamy porównać sposób obrony do niebezpieczeństwa zamachu. Co oznacza słowo niebezpieczeństwo? To też swego czasu profesor Wolter bardzo fajnie o tym napisał, że w niebezpieczeństwie kluczowe jest to, czego nie ma. Czyli istotą niebezpieczeństwa jest to, czego nie ma. Bo niebezpieczeństwo polega na tym, że coś grozi, coś może się stać, coś jest prawdopodobne. To zdarzenie może potoczyć się tak, a nie inaczej. Ale chodzi nam o to, że to niebezpieczeństwo jest tu i teraz. Może się coś stać, ale wcale nie musi. Kluczowe jest to, czego nie ma. Czyli to, że jest jakaś Możliwość, którą oceniamy pod kątem wysokiego, niskiego prawdopodobieństwa, yy, rozmiarów tego ryzyka, ale oceniamy to tu i teraz, wtedy gdy to niebezpieczeństwo jest aktualne. Czyli porównujemy yy, sposób obrony do niebezpieczeństwa zamachu, no i naturalnie, żebyśmy mogli stwierdzić, czy jedno jest współmierne do drugiego, bo 25 paragraf 2 nam każe badać. Współmierność sposobu obrony do niebezpieczeństwa zamachu, no oczywiście, my musimy porównywać coś, co jest aktualne w danym momencie. Nie można porównywać sposobu obrony do skutków, jakie wywołała ta yy, obrona. To znaczy, nie można porównywać niebezpieczeństwa zamachu z jednej strony ze skutkami obrony. Nie można utożsamić sobie sposobu obrony ze skutkami obrony. Bo wtedy nie będziemy w stanie ocenić, czy jedno jest współmierne z drugim. Bo przepis kodeksu karnego każe nam porównywać granice obrony koniecznej z niebezpieczeństwem zamachu. Nie ze skutkami tego zamachu. Nie musimy czekać, aż nastąpią skutki zamachu. Naturalnie możemy się bronić w momencie, gdy jest niebezpieczeństwo. Ale niebezpieczeństwo musi być porównywalne. Porównywane z kategorialnie czymś zbieżnym, czyli nie ze skutkami, do jakich doprowadziło moje zachowanie, tylko również z pewnym niebezpieczeństwem, które wynikało ze sposobów, w jaki ja odpierałem ten zamach. Możecie to sobie nawet rozrysować w tabelce. To fajnie wygląda. Po jednej stronie piszecie sposób obrony, odpieranie zamachu, a po drugiej stronie piszecie niebezpieczeństwo zamachu, jakiś czyn atakujący dobroprawne. No, i żeby jedno było współmierne z drugim, to musimy to porównać aktualnie, wtedy, gdy ta osoba podejmuje działania obronne. I to wszystko prowadzi nas do bardzo kluczowego wniosku, mianowicie do takiego wniosku, że niedopuszczalne jest w ramach analizy przesłanek obrony koniecznej rozumowanie ze skutku na przyczynę, to znaczy ocenianie tej obrony koniecznej. Współmierności tej obrony koniecznej poprzez skutki, do jakich ona doprowadziła. To, że ktoś się przewrócił i uderzył głową o twarde podłoże i zmarł, to jest skutek obrony koniecznej, ale my musimy się zastanowić, czy sposób, w jaki ten człowiek się zachował, w jaki on odpowiedział na niebezpieczeństwo zamachu, czy to było współmierne, proporcjonalne, adekwatne do tego zagrożenia, które było aktualne w momencie, gdy on podejmował decyzję o podjęciu działań obronnych. Nie możemy rozumować ex post, bo to by wypaczało ewidentnie sens artykułu 25 paragraf 1 w kontekście artykułu 25 paragraf 2 kodeksu karnego. One nam wyraźnie mówią, że oceniamy w danym miejscu i czasie to, jak przedstawia się zachowanie osoby odpierającej zamach, niezależnie od jego skutków. Oczywiście, w momencie, gdy oceniamy współmierność sposobu obrony do niebezpieczeństwa zamachu i zastanawiamy się, czy obrona konieczna mieści się w granicach, czy nie, no to wiadomo, że w moim zachowaniu, jako osoby, która się broni, może być już niejako zapisany ten skutek. To znaczy, wizja tego skutku, jaki się wydarzy, może być mniej lub bardziej skonkretyzowana w momencie gdy ktoś spojrzy na moje zachowanie na to jak ja w danym momencie odpieram ten zamach no bo co innego jest odepchnąć kogoś a co innego jest wziąć nóż i wbić mu prosto w klatkę piersiową i tu i tu będziemy oceniali niebezpieczeństwo zamachu i niebezpieczeństwo wywołane przez osobę broniącą się jedno musi być współmierne do drugiego natomiast ewidentnie z użycia niebezpiecznego narzędzia jakim jest nóż w taki właśnie sposób że celuje w klatkę piersiową z tego wynika że to niebezpieczeństwo dotyczy życia człowieka i że jest wysoce prawdopodobne że na skutek takiego zachowania sprawcy dojdzie do śmierci napastnika czy jest wysoce prawdopodobne że na skutek uderzenia kogoś w twarz ten ktoś dozna yy, jakiegoś bardzo poważnego uszkodzenia ciała a nawet zginie na skutek uderzenia się głową o twarde podłoże? No właśnie. To jest pytanie, na ile była adekwatna wobec zagrożenia ta reakcja konkretnej osoby, która podejmuje zachowania obronne. Musimy sobie takie pytanie też pomocnicze zadać, jak inaczej dało się ten zamach odeprzeć? No bo oceniamy to w czasie i w miejscu, w którym jest przeprowadzany jakiś zamach na dobro prawne. Jest jakieś niebezpieczeństwo zamachu. No i teraz, jak racjonalnie człowiek, który ma prawo odeprzeć zamach, ma się zachować? Co on ma takiego zrobić, żeby skutecznie się obronić? Obrona konieczna, jako instytucja prawa karnego, pozwala nam też skutecznie odeprzeć ten zamach. W myśl tej starożytnej paremi, że siłę godzi się odeprzeć siłą. Skoro siłę godzi się odeprzeć siłą, i wyrazem tego jest przepis o obronie koniecznej, no to siła odpierającego musi być jakoś wyższa niż siła tego, który dopuszcza się zamachu. No bo inaczej przeważy siła tego, który dopuszcza się bezprawnego zamachu. Więc ja mogę uzyskać przewagę nad napastnikiem. Ten mój sposób obrony może prowadzić do wyższego niebezpieczeństwa. Do, dla dobra prawnego, względem niebezpieczeństwa wynikającego z tego, kto przeprowadza zamach. Ale właśnie to musi być proporcjonalne i musimy się zastanowić, jak w tej sytuacji mógł zachować się człowiek, żeby w tej dynamicznej sytuacji odeprzeć to zagrożenie na swoje dobro prawne. No, chyba odepchnięcie kogoś, kto próbuje mnie uderzyć, jest no, najmniej inwazyjnym, najbardziej oczywistym sposobem. Uniknięcia tego uderzenia, którego mam prawo uniknąć, bo istnieje niebezpieczeństwo, że ten człowiek mnie uderzy. Zadajmy sobie właśnie zawsze to pytanie: jak inaczej trzeba było się zachować, żeby skorzystać z obrony koniecznej, ale nie narazić się na zarzut przekroczenia granic obrony koniecznej? Porównujemy reakcję w momencie, gdy przeprowadzany jest atak na dobro prawne. Patrzymy na ile zagrożenie dla napastnika dotyczące jego życia czy zdrowia jest widoczne w tym zachowaniu, które ktoś podjął. Nie może być ono rażąco niewspółmierne. Nie może być ono nieracjonalne w danej sytuacji. No nie wiem, ktoś wchodzi na moją posesję. Widzimy go przez okno, prawda? Ktoś wchodzi na moją posesję, idzie w moją stronę, awanturuje się, wymachuje rękoma, ewidentnie chce mnie pobić. I pierwszą reakcją, jaką jest, jaka jest z mojej strony, pierwszą reakcją obronną jest wyjęcie broni palnej i strzelenie do tego człowieka, celując mu prosto w głowę. No, nie jest to zachowanie obronne, które mieści się w granicach proporcjonalności, współmierności. Pierwsza reakcja na tak jednak jeszcze nieskonkretyzowany atak na dobro prawne, nie może polegać na tym, że celowo godzimy. W taki właśnie ewidentny sposób w życie tego człowieka. No ale jeżeli ktoś rzuca się na mnie z nożem, no to mam wszelkie powody przyjąć obiektywnie, że zachodzi niebezpieczeństwo dla mojego życia i w ramach sposobu obrony mogę wygenerować również zagrożenie dla życia tego człowieka, broniąc się jakimkolwiek przedmiotem, jakimkolwiek narzędziem, które również będzie generowało zagrożenie dla jego życia. Będzie to obrona współmierna do niebezpieczeństwa zamachu. Niezależnie od skutku, to jest bardzo ważne, żebyśmy nie rozmowali jak ten sąd w sprawie zawodnika MMA, który prawdopodobnie właśnie w tą pułapkę wpadł. Jest śmierć, no to ktoś musi być za tą śmierć winien. Ktoś musi za to odpowiedzieć. Jest śmierć, więc jest bardzo daleko idący skutek. No więc obrona konieczna nie była proporcjonalna, bo ktoś umarł, a przecież napastnik chciał go tylko uderzyć. Rozumowanie ze skutku na przyczynę, rozumowanie, yy, stało się coś złego, więc musi być jakiś przestępca, który do tego doprowadził. Nie można w ten sposób rozumować, bo jest to sprzeczne z artykułem 25 kodeksu karnego. I to są właśnie te podstawy, o których chciałem Wam powiedzieć w ramach dzisiejszego spotkania. Te podstawy to charakter prawny obrony koniecznej jako kontratypu. Yy, Pamiętajcie o nazwie. Dobrze by było, gdybyście potrafili ją wyjaśnić. Jakie jest miejsce obrony koniecznej w strukturze przestępstwa? Praktyczna umiejętność kwalifikowania stanu faktycznego przez pryzmat przepisów o obronie koniecznej nie popełnia przestępstwa, bo są jakieś inne przepisy typizujące, które w tej sytuacji uzasadniają odpowiedzialność karną, więc najpierw analiza znamion typu, a potem wyłączenie odpowiedzialności karnej z uwagi na kontratyp. No, i ta podstawowa rzecz związana z interpretacją samego przepisu, który wyłącza bezprawność czynu. Wyłącza bezprawność czynu, więc w momencie, gdy ten czyn jest podejmowany, my musimy ocenić, czy zachowanie broniącego się mieści się w granicach obrony koniecznej. Więc rozumiemy ex ante, biorąc pod uwagę te okoliczności, które towarzyszą czynowi. Bierzemy pod uwagę sposób obrony, niebezpieczeństwo wygenerowane dla zamachowca, a nie to, do jakich skutków ekspost doprowadziło zachowanie konkretnej osoby, która podjęła obronę konieczną. Jeżeli zachowanie mieści się w granicach obrony koniecznej, czyn nie jest bezprawny, 25 paragraf 1 kategorycznie rozstrzyga, że ta osoba nie popełnia przestępstwa. Jeżeli któreś ze znamion obrony koniecznej nie byłoby spełnione, na przykład właśnie doszłoby do ekscesu, Intensywnego, broniłem się zbyt intensywnie, nieproporcjonalnie do niebezpieczeństwa zamachu. Czyn jest bezprawny, nie ma podstaw, żeby wyłączyć jego bezprawność obroną konieczną, i sprawca, który się bronił, ale jest sprawcą czynu zabronionego i nie spełnił warunków obrony koniecznej, może ponosić odpowiedzialność karną za przestępstwo z pewnymi możliwościami łagodzenia odpowiedzialności karnej, które, między innymi, na przykład wynikają z artykułu 25. Paragraf 2 Kodeksu Karnego, tego przepisu, który nam mówi właśnie o skutkach ekscesu. Są live y dotyczące obrony koniecznej, jeżeli chodzi o omówienie każdego ze znamion obrony koniecznej. Zachęcam Was do ich obejrzenia. Jest również osobna analiza kontratypów versus ekskulpanty. To jest coś, o czym wspomniałem tylko na początku dzisiejszego naszego spotkania. Jest osobny live też poświęcony temu, Właśnie czym się kontratypy różnią od ekskulpantów. Również tam sobie na tym live dokładnie wypisaliśmy nawet przepisy z kodeksu karnego, które są kontratypami, które są ekskulpantami. Więc też zachęcam, żeby do tego live'a dotyczącego właśnie odróżnienia tych dwóch instytucji prawnych sięgnąć. Bardzo wam serdecznie dziękuję za wszystkie spotkania w tym sezonie online w polu karnym z moimi studentkami, studentami oczywiście się nie żegnam, bo do końca semestru regularne i dodatkowe zajęcia stacjonarne na Uniwersytecie Jagiellońskim z prawa karnego, więc ćwiczymy sobie aż do sesji polskie prawo karne. Ale z tymi wami wszystkimi, którzy uczestniczyliście tutaj w zajęciach, czy to na żywo, czy to odsłuchiwaliście później te materiały, chciałem się w tym sezonie oczywiście pożegnać na żywo, natomiast nie żegnamy się jeżeli chodzi o inne miejsca, gdzie się spotykamy, bo i na dogmatach karnisty w ramach społeczności, i na portalu dogmatycznym na co dzień przyglądamy się polskiemu prawo karnemu, więc bardzo Was zachęcam do śledzenia tych miejsc. Tym bardziej, że mamy w tym roku dziesięciolecie dogmatów karnisty, więc też różne dodatkowe akcje związane z tym dziesięcioleciem będę o tym pisał na dogmatach karnisty. Bardzo Was serdecznie zachęcam do śledzenia tych miejsc. Materiały w polu karnym dostępne dla Was z dwóch sezonów. W tym momencie to już jest 45. live, 45. ćwiczenia w polu karnym, więc mnóstwo materiałów do samodzielnego studiowania prawa karnego. Zachęcam Was do tego w czasie przygotowań do sesji, czy potem, gdy będziecie już przygotowywali do yy, yy, pracy w zawodzie prawniczym, do aplikacji, czy po aplikacji, materiały są dla Was cały czas yy, dostępne. Yy, no i co, jesteśmy dalej w kontakcie. Pole karne dostępne dla Was, ja dostępne dla Was na Uniwersytecie Jagiellońskim, na dogmatach karnisty. Cieszę się, że też udało mi się sprawnie, z taką samodyscypliną trochę, wszystkie te live'y zaplanowane przeprowadzić również w tym sezonie. Pamiętam, jak w 2020 roku prowadziłem tego pierwszego live'a, jeszcze nie bardzo wiadomo było, jak to wszystko technicznie też się uda. Trzeba było, wiadomo, skonfigurować komputer, postawić oświetlenie, skonfigurować mikrofon, więc była to duża niepewność, ale te tak naprawdę już prawie dwa lata bardzo szybko minęły, więc cieszę się, że też te materiały w polu karnym są do Waszej dyspozycji, są dostępne. Możemy się tą wiedzą dzielić i wspólnie poznawać dzięki temu polskie prawo karne. Tak naprawdę te materiały się nie powtarzają, to znaczy, jak sobie przejrzycie te 45 materiałów, każdy tak naprawdę jest o czymś innym. Ja w ramach tego sezonu aktualnego nie powtarzałem tych samych zajęć, tych samych kwestii, o których mówiliśmy sobie w pierwszym sezonie. Więc tak naprawdę to jest 45 ćwiczeń, spośród których każde przekazuje wam jakąś nową wiedzę, jakąś, jakieś nowe informacje, które ułatwią wam studiowanie prawa karnego. Więc zachęcam też, żeby z nimi wszystkimi się zapoznawać, szczególnie w tych punktach, co do których jeszcze nie czujecie się pewni, być może na podstawie analizy waszych dzienników karnisty. Jak jeszcze się nie czujecie pewni, możecie wracać do archiwalnych materiałów i na bieżąco je studiować. Bardzo Wam serdecznie dziękuję jeszcze raz za spotkania w polu karnym. No i co, mam nadzieję, widzimy się w przyszłym sezonie, w tych innych miejscach, gdzie na co dzień sobie wspólnie patrzymy na polskie prawo karne. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia.